Inspiracją do dzisiejszego odcinka jest francuska zupa bouillabaisse. Esencjonalna, cudownie rybna i aromatyczna. Michał Bałazy, witajcie na Szlaku Smaku. We Francji bouillabaisse, ale zupa ta już dawno pojawiła się w Polsce, mniej więcej w średniowieczu. Wtedy na stołach królowały owoce morza i ryby, tak jak dzisiaj. Produktów jest dość dużo, wszystkie są wypisane na tablicy i pod filmem. Podstawą są ryby, w moim wypadku wędzone, do tego mule, krewetki, nieco warzyw i mnóstwo przypraw. Kochani, od czego zaczynam? Zaczynam od przygotowania bulionu, ten już się gotuje na piecu. Nastawiłem też wodę na makaron, można przygotować oczywiście własnoręcznie lane ciasto, ale jeśli ktoś nie ma czasu bądź ochoty, może skorzystać z gotowego. Masła dość dużo. Masło musi się roztopić. Jaki bulion? Warzywny. Marchewka, pietruszka, seler, to wszystko co do rosołu, poza kurą, rzecz jasna. Na gorące masło wrzucam mule. Dwie, może trzy gałązki selera naciowego. Kroję w mniej więcej centymetrowe paseczki. Dolewam bulion. Dodaję ryby wędzone. Delikatne jak halibut w całości. Morszczuk jest rybą, która ma bardziej zbite mięso, więc mogę spokojnie ją podzielić. Mam jeszcze brzuszki z łososia, te również dodam. Oczywiście ryby wędzone mogą być takie, jakie najbardziej lubicie. Natomiast ważne, żeby były aromatyczne. Co teraz? Pomidorki. Najlepiej małe, koktajlowe. Dorzucam w całości, nawet nie kroję. Białe wino. Podlewam całość, zwiększam płomień, przykrywam i zostawiam na kilka chwil. Ze względu na to, że bulion był przygotowany wcześniej, a ryby są wędzone, nie potrzebuję bardzo dużo czasu, by moja zupa była gotowa. Minęło 5-6 minut. To jest świetny moment na to, aby dodać nieco przypraw. Koper włoski, liść laurowy. Jak dużo? Na taki garnek dwa. W zupełności wystarczą. Ziele angielskie. 5-6 kuleczek. Lubczyk podkreśla cudownie smak wywarów, sosów, ale także mięs. No i ryb. Czarny pieprz. Ten zostawiam na ostatni moment. Pamiętajcie, że pieprzu należy używać świeżego i dopiero pod sam koniec, tak aby jego aromat był najbardziej intensywny. Sok z limonki. Tam gdzie ryba, tam cytryna, tam limonka. Teraz dodaję krewetki. One potrzebują dosłownie 2 minut, aby były idealne. Pamiętajcie, by nie przeciągać krewetek. Czym dłużej będą obrabiane, poddawane gorącej wodzie czy tłuszczowi, tym będą twardsze. Przykrywam, jest dobry moment na to, aby ugotować makaron. Ten czterojajeczny potrzebuje około 12 minut. A. Drodzy, szkoda, że nie mogę przenieść tego zapachu jeszcze do Was, bo pachnie niczym w cudownej tawernie, gdzie spotykali się kapitan Hak z ekipą, by co nieco przegryźć. Tutaj haków nie ma, żadnych. Za to są znakomite ryby, cudowne warzywa, wino, aromat jest boski. Brakuje koperku i pietruszki. Pamiętacie, co mówiłem na sam koniec i tak też właśnie postąpimy. Pamiętajcie, by mieszać bardzo delikatnie, tak aby nie zniszczyć struktury mięsa. Makaron zdążył się dogotować, zatem zapraszam Was na małą przedświąteczną nasiadówkę z rybką. Nie zawsze musi być to śledź.
może być to à la bouillabaisse. No i tu delikatnie. O właśnie. No. I mamy to. Prawie francuska zupa rybna, a wzorowana na francuskich smakach. Po ten i pozostałe wspaniałe przepisy zapraszam na kanał Na Szlaku Smaku, stronę Polomarketu i oczywiście na Instagrama, tam też wiele się dzieje. Wszystkiego dobrego, kochani, i do zobaczenia już wkrótce w kolejnym odcinku Na Szlaku Smaku. Cześć, pozdrawiam!